Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. W dzisiejszym odcinku menu Radyjka PMR171, czyli tak jak obiecałem. Bardzo dziękuję tym wszystkim wytrwałym za subskrypcję i czekanie na odcinek. Przepraszam za opóźnienie, ale troszkę się rozchorowałem. Ale już nadrabiamy zaległości. No to czołóweczka i lecimy. No to naszą przygodę zaczniemy od uporania się z tym napisem. Klikamy w przycisk NR, troszeczkę dłużej, 2 sekundy. Za pierwszym razem pojawi nam się wodospad. Przy kolejnym kliknięciu zobaczymy wykres widma. A przy trzecim mój ulubiony wykres widma i wodospad. Ale jest to troszeczkę niemrawe, więc wyciśnijmy z tego więcej. Opcje konfiguracji są ukryte pod klawiszem BW. Naciskamy 2 sekundy. No i mamy trzy opcje: Span, Reference i Speed. W opcji Span ustalamy szerokość widma, czyli to, co widzimy na wykresie, czy chcemy szeroko patrzeć, czy wąziutko, wąziutko na telegrafie, szeroko na przykład jeżeli chcemy zobaczyć, czy nie ma stacji gdzieś z boku. Ref, czyli Reference Level, w skrócie możemy powiedzieć, że jest to kontrast między sygnałami. No i mamy też Speed, czyli szybkość odświeżania widma, które jest nam prezentowane. Wychodzimy tak samo jak wyszliśmy, czyli naciskamy 2 sekundy klawisz BW. Do skakania po pasmach możemy się posłużyć tymi kursorami. Strzałeczka prawo-lewo, góra-dół. I teraz tak, tu mamy kursor podkreślony na niebiesko. Jeżeli przejdziemy sobie w prawo, damy strzałeczkę do góry, możemy sobie zmienić częstotliwość. No oczywiście możemy modyfikować megaherce, kiloherce. Tutaj w przedziale setki, dziesiątki, jedności kiloherców, a jak sobie pójdziemy jeszcze bardziej w prawo, to nawet modyfikujemy same herce, czyli już tutaj bardzo dokładnie możemy się dostroić, a jakbyśmy chcieli to sprawniej robić, możemy skorzystać z tego pokrętła, będzie troszkę łatwiej. Producent reklamuje te radio jako pełnozakresowe i faktycznie, jeśli przerzucimy się troszeczkę w lewo na megaherce i podążymy strzałeczką do góry, trafimy aż w gigaherce, gdzie osiągniemy już limit 2 GHz, ale wiadomo, na tych częstotliwościach tym radiem nie nadajemy, możemy sobie tylko posłuchać jak na prawdziwym SDR-ze w lesie. A dół zakresu to szalone 100 kHz. Istnieje też metoda szybszego wejścia na interesujące nas pasmo, mianowicie klikamy przycisk Band i tu wybieramy z całej palety uniwersalności tego radia. I możemy bardzo szybko skoczyć choćby na pasmo dwumetrowe. Ja te przyciski bardziej traktuję jako klawisze szybkiej pamięci. No bo jeśli coś namieszaliśmy na 7 metrach, bo stwierdziliśmy, że tam będziemy sobie słuchać na 100 kHz, no to jak tam wejdziemy, no to będzie to, co ostatnio słuchaliśmy. A zaprogramowane kanały znajdziemy pod przyciskiem AF. Klikamy 2 sekundy. Poruszamy się po nich podobnie. Góra, dół. Programowanie następuje w komputerze. Programowanie teraz bezpośrednio z radia w terenie jest jeszcze niedopracowane i po prostu powoduje zawieszenie softu. Wychodzimy ponownie naciskając klawisz AF. Teraz modulacja. Naciskając krótko klawisz Mode przechodzimy na kolejną modulację. Naciskając troszeczkę dłużej, 2 sekundy, wybieramy jej rodzaj. No i kolejno mamy wąski FM i szeroki FM. Jeżeli naciśniemy króciutko, mamy RTTV i tu mamy tak po prawej stronie, jak naciśniemy dłużej, to tu mamy po lewej stronie, czy można powiedzieć górne, dolne. Tutaj mamy następne, to jest SDR, naciśniemy troszeczkę dłużej, to mamy FT8. SDR to jest do połączenia z komputerem, FT8 tutaj za pomocą tego Bluetootha możemy się na przykład z komóreczką łączyć. Potem mamy DMR, u mnie jest na szaro, czyli ja nie mam tego modułu kupionego. Potem jest SSB i tak U to jest góra, L to jest dół. Tu bardzo fajnie na wykresie widma to właśnie widać, że jesteśmy albo powyżej tej częstotliwości, albo poniżej. No i dalej mamy telegrafię. W telegrafii wiadomo, plus 600 Hz, minus 600 Hz, czyli prawa, lewa. No i na końcu modulacja amplitudy, czyli AM, gratka dla fanów lotnictwa. I tych, którzy bardzo lubią słuchać transmisji między wieżami a samolotami. Cyfrowe radio to i cyfrowe filtry.
Gdy naciśniemy klawisz BW, biała linia na wykresie widma zmieni nam się na zieloną. Tutaj mamy aktualny filtr, a kręcąc pokrętłem możemy swobodnie wybrać dla nas właściwy. Mamy tu dostępną naprawdę szeroką paletę. Głównie zadanie polega na tym, żeby dobrać tak szerokość filtra, żeby pomieścił naszą żądaną modulację, ale nie był zbyt szeroki, żeby nie zbierał też zakłóceń, na przykład z pobliskiej stacji. Bywa, że na zawodach, na pasmach jest naprawdę tłoczno, stacja przy stacji i takim właśnie zawężeniem możemy nieraz sobie uratować sytuację. No dobra, a teraz ta zielona literka u góry ekranu. Jak naciśniemy przycisk PA troszeczkę dłużej, to zmieni nam się nawet na czerwoną literkę H. Ale jak naciśniemy PA, to już zobaczymy, od czego to jest. Jest to poziom mocy i dla literki H będzie to moc najwyższa, jaką potrafi to radio wyemitować, sięgająca 20 W. A naciskając ponownie długo PA, pojawi nam się zielona literka L, która świadczy o niskiej mocy. Nadawać z mocą 0 W jeszcze nie próbowałem, ale tu chciałem się skupić na innym błędzie. 5 W z zakresu niskiej mocy wcale nie odpowiada 5 W z zakresu wysokiej mocy. Świadczą o tym raporty, które dostawałem i prośbę, żebym zwiększył moc, więc spodziewam się, że oprogramowanie jest jeszcze ciągle w fazie rozwoju i tu na niskiej mocy zamiast watów powinny być miniwaty. Kolejną literką na wyświetlaczu mamy szarą literkę T i ona świadczy po prostu, że na tym paśmie nie jesteśmy jeszcze dostrojeni. Następnie szary symbol kompasu, szary symbol GPS-u, szary, bo mam biedną wersję bez tych opcji, a żeby szarości nie było za mało, to mam jeszcze szarą modulację DMR. Też nie kupiłem. Następnie mamy ikonkę Bluetooth, poziom baterii, aktualny stan napięcia na baterii oraz szerokość widma, które widzimy na wodospadzie. Oczywiście szerokość, jak tłumaczyłem poprzednio, możemy zmienić. Długie naciśnięcie klawisza BW, opcja span. I tutaj maksymalnie, jak sobie damy, to mamy 48 kg. Tutaj nam się pokaże. Ponowne naciśnięcie klawisza BW 2 sekundy. Damy sobie najmniejszy zakres. I tu wyjdzie, że mamy w najmniejszym zakresie 1,5 kg. Czyli w sam raz na telegrafie. I na koniec kliknijmy sobie 2 sekundy w menu i obejrzmy, co tutaj mamy. Pierwsza opcja DMR, nie mam, nie kupiłem, no ale tak tutaj wygląda. Tu możemy wejść w opcję i sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jak ktoś by chciał kupić i bawić się na DMR-ze, jest taka możliwość. Potem mamy skróty, mówiłem o nich w poprzednim filmie. Następnie kompas i komunikat dla ludzi, którzy nie wykupili wersji z kompasem. Ten czat mnie trochę intryguje, nie znalazłem o nim informacji. Spodziewam się, że będą to komunikaty tekstowe przy użyciu Lory, ale kto wie. No i potem mamy FHSS, czyli skakanie po pasmach. Zrobiłem o tym film o skrytej łączności, link tutaj u góry w ekranie, możecie sobie wejść i zobaczyć. Opcja wiadomości jest niedostępna dla mnie i nie wiem, czy po prostu tej opcji nie ma, czy jest powiązana z DMR-em, którego nie kupiłem. Następnie muzyka, czyli macie radio, ale zapomnieliście wziąć anteny, to sobie chociaż posłuchacie muzyki w lesie. No i creme de la creme, czyli miernik SWR. Już nie trzeba targać nanofauna razem z radiem. Myślę, że to jest bardzo przydatne właśnie w tych mobilnych radyjkach. No z drugiej strony radia, który ma skrzynkę antenową, też musi wiedzieć, jak dostrajać. Więc może dlatego to jest takie łatwe, żeby nam to pokazać. APRS. Jeśli mamy kupiony ten moduł, a satelity jeszcze latają nad naszymi głowami, możemy poinformować innych, jaka jest nasza pozycja. Dla mnie wielkim minusem jest to, że nie możemy wpisać pozycji ręcznie, ale może da się to odblokować w softie. Tej opcji nie rozumiem, ale może był jakiś konkurs na najdroższy odbiornik FM. No my radia sobie przecież na wodospadzie znajdujemy, po co mam takie rzeczy. Ustawię na końcu, podam jeszcze wersję dla niecierpliwych. To jest wersja softu, która przyszła mi od razu od sprzedającego. Nie aktualizowałem go jeszcze, więc tak wygląda oprogramowanie wersji 3.4.2. No i ustawienia. K-LED to jest podświetlenie przycisków. Mamy funkcje wyłączone i włączone. Po prostu nam się albo świecą przyciski, albo nie. Myślę, że to jest dobra opcja do pracy przy zmierzchu.
outband, czy możemy pracować poza pasmami. TX to czy po prostu możemy nadawać. Następnie mamy poziom dźwięku klawiszy. Ja to zawsze wyłączam, bo mnie denerwuje. Potem mamy jasność ekranu. No przy zerze to wiadomo, będzie ciemno, przy piątce będzie najjaśniejszy ekran. Czyli możemy tą funkcję wykorzystać do pracy w pełnym świetle dnia. Poziom podświetlenia klawiszy. Mi ta funkcja nie działa. Prawo, lewo, klawisze świecą się z tą samą jasnością, więc albo jakaś fejkowa opcja, albo problem nazewnictwa i dotyczy to czegoś innego. Godziny, minuty, sekundy, wiadomo. Jak wyjdziemy z menu, to oczywiście aktualny czas pojawia nam się na ekranie. Tu ustalamy, powyżej jakiej temperatury mają załączyć się te dwa wentylatory umieszczone z boku radia, a niżej opcja, czy chcemy z tego korzystać. SWR Protection, tu dbamy o nasze radio, by nie opalić końcówki mocy, czyli ustalamy powyżej jakiego SWR radio ma nie nadawać. SWR Tuner, tu z kolei wykorzystujemy skrzynkę antenową i ustalamy nasze życzeniowe SWR, do którego ma się dopasować. Skrzynka antenowa działa tylko na KF-ie, na wyższych pasmach nie mamy skrzynki, więc uważajcie. SWR 1,5 to rozsądna opcja. To timer. Ustala nam maksymalny czas nadawania z naszego radia. Jeżeli ustawimy off, to nie będziemy mieć żadnych ograniczeń. Przydatne na przemienniki, albo jeśli walczymy ze swoim gadulstwem. Autosleep. Po ilu sekundach nieaktywności na radiu ekran ma być włączony. Same radio się nie wyłącza, tylko ekran. Czyli na przykład jeżeli ustawiłem tutaj na 10 sekund, poczekamy chwileczkę, to ekran powinien się przyciemnić. Jak naciśniemy dowolny klawisz, to wracamy. Dwie kolejne opcje. Ustawienie radia nadawania w przypadku odbioru sygnału z USB. Następnie mamy squelch. Dobre ustawienie, by radio nam nie szumiało, jeśli nikt nie nadaje. DBM. Czy chcemy na ekranie widzieć poziom sygnałów wyrażony w decybelach? Przekazywanie danych z GPS, na przykład ultra dokładnego czasu urządzeniu zewnętrznym, ale jak to nie wiem. Moi drodzy, powiedziałem, że na końcu obejrzymy sobie menu i niemniej jednak końca odcinka jeszcze nie będzie. Podczas kilku godzin montowania tego filmu uciekł mi jeden fragment i postanowiłem go dorzucić w formie bonusu, bo w mojej opinii jest bardzo ważny. Odcinek niestety przekroczył 10 minut, niemniej jednak konwencję postaram się utrzymać. Trochę się wahałem, czy nie podzielić tego tematu na dwa króciutkie odcinki, czy po prostu zostawić całość w jednym materiale. Jeśli Wam się podoba odcinek, zostawcie proszę łapkę w górę. Jeśli coś mogę poprawić, napiszcie w komentarzu. Poniżej S-metra mamy również metryki, które możemy zmieniać. No to krótkie kliknięcie w przycisk zasilania zmienia nam metrykę na AUD. Kolejne wyświetli ACL, a następne powróci nam do miernika SWR. Naciśnięcie klawisza AF pokaże nam następujące ustawienia. SVOL – poziom głośności. HVOL – poziom głośności o tym gnieździe słuchawkowym. MIDS – zakres wzmocnienia mikrofonu. CMP – kompresja mikrofonu. Ta opcja wyrównuje poziom między dźwiękiem cichym a głośnym. BASS – to tony niskie. TBR – to tony wysokie. Wychodzimy z ustawień tak samo jak weszliśmy, przyciskając króciutko klawisz AF. Pod klawiszem RF mamy RF Gain, IF Gain, SQL, czyli Squelch. W modulacji DMR nie mamy Squelcha, ale możemy go wykorzystać do modulacji AM, FM i SSB. AGC, czyli stała czasowa wzmocnienia sygnału, czyli automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału. Poziom szybki, czyli piąteczka, możemy ustawić dla telegrafii. Reszta, czyli modulacje głosowe, to tak po środku, czyli trójeczka. AMP to przedwzmacniacz. Radio oczywiście jest dwukanałowe, więc możemy go ustawić na kanał A lub kanał B. Zresztą kanały możemy zmienić tutaj, klikając przycisk AB. Teraz mamy kanał A. A teraz mamy kanał B. Naciskając przycisk Split, możemy skorzystać z dwóch kanałów jednocześnie. Jeden do nadawania, drugi do słuchania. Oczywiście klawiszem AB możemy go ustawić na aktywny i strzałką do góry dostroić częstotliwość, schować niżej i to samo zrobić z kolejnym. No to zróbmy sobie taki praktyczny przykład. Ustawimy radio na jakiś przemiennik dwumetrowy,
oczywiście wymyślony. Z klawiatury numerycznej możemy pisać częstotliwość. Podobnie możemy zrobić z drugim kanałem, również wpisujemy częstotliwość z klawiatury numerycznej. No i mamy częstotliwość odbiorczą, częstotliwość nadawczą. No ale jak na prawdziwy, wymyślony przemiennik, brakuje nam tylko jeszcze nadać tonu CTSS, by aktywować nasz przemiennik. No to naciskamy 2 sekundy klawisz split i strzałeczkami wybieramy żądany ton w hercach. Wychodzimy tak samo jak wyszliśmy, 2 sekundy klawisz split. Myślę, że konfiguracja przemienników jest mega prosta, mega dostępna i mega szybka w tym Radeiku. Prawdziwa przenośność i wszystkie klawisze, opcje bardzo szybko dostępne pod ręką. No a teraz zasymulujmy sobie łączność z czymś, co porusza się szybciej od nas, czyli na przykład z jakimś satelitą amatorskim. Zwykle satelity wykorzystują dwa pasma, 2 metry i 70 cm, więc nie ma problemu, żeby 70 i 2 metry ustawić na dwóch kanałach jednocześnie. I pomimo, że satelita ciągle nadaje na tym samym paśmie, ma tak dużą prędkość, że oddalając się albo przybliżając do nas, słyszymy ją kilka herców wyżej albo niżej. No i po to mamy ten klawisz. Wciskamy 2 sekundy RX, następnie raz, aby aktywować na żółto read i strzałeczką prawo-lewo ustawiamy jednostkę. Jedna jednostka to 20 Hz, czyli możemy dodać, odjąć. Równie dobrze możemy to zrobić dopasowując częstotliwość, ale tu zdaje się, że jest to szybciej. W kwestii wyjaśnienia read, tutaj częstotliwość nadawcza się nie zmienia, dopasowujemy tylko częstotliwość odbiorczą. Exit to jest odwrotność reada, czyli odbiorcza bez zmian, a dopasowujemy swoją nadawczą. Dobra, już naprawdę ostatnia opcja, którą chciałbym Wam pokazać. Krótkie naciśnięcie klawisza NR zaświeci nam na ekranie opcję NR, a kolejne NB. NR to redukcja szumów, a NB to redukcja trzasków. Kolejne naciśnięcie przycisku NR nie wyłączy nam tych redukcji. Przeskoczy z NB na RL, a z NR na BR i tak w kółko. Jeśli chcemy wyłączyć te redukcje, to musimy nacisnąć przez 2 sekundy klawisz DSP. Z kolei zaś krótkie naciśnięcie klawisza DSP otworzy nam okno konfiguracyjne tych dwóch redukcji NR i NB. Czy ten transceiver SDR jest odbiornikiem globalnym? U mnie wyobraźni od razu przedstawia się porównanie między anteną na gigaherce a kiloherce i ich ogromna przepaść w rozmiarach. No ale istotnie, mamy tu dwa osobne kanały na tę antenę i o ile odbiór w gigahercach i megahercach stał się już tutaj faktem, w megahercach nawet możemy nadawać, no ale to radio, to kiloherce bardzo chciałbym usłyszeć. No ale będę próbował. Zapraszam do subskrypcji, będziemy odkrywać kolejne tajemnice tego radia.